Witam wszystkich. To mój pierwszy tego typu filmik na YouTubie. Prawdopodobnie nie doszłoby do niego, gdyby nie to, że jeden z czytelników mojego bloga podesłał mi link do materiału z kanału Wojna Idei, czym uczynił moje życie nieco mniej przyjemnym. Dzięki, Grzegorz. Filmik nosi tytuł Popkultura, Propaganda i Poprawność Polityczna. Mały plusik za aliterację. Trwa 7 minut i... no cóż, nie wydaje mi się, by był szczególnie mądry. Normalnie nie zawracałbym sobie tym głowy, ale poza byciem nieszczególnie mądrym jest również pełen nieścisłości, przeoczeń i zwyczajnych kłamstw. A to już coś, co budzi moje wzburzenie, które z pewnością właśnie słyszycie w moim głosie. Zamieszczę link do tego filmiku w opisie mojej tubki. Zachęcam do jego obejrzenia, na wypadek gdybyście mieli i miały wątpliwości co do tego, czegoś nie przekręcam albo nie wyrywam z kontekstu. W 1977 roku na ekrany kin trafiła pierwsza część serii z postacią księżniczki Lei, samodzielnej, wygadanej, walecznej młodej kobiety, Będącej aktywnym członkiem zespołu głównych bohaterów na akcji, to widzą, w żaden sposób to nie przeszkadzało. I o ile dziś może nie jest to nic szczególnie zaskakującego, to przecież w latach 70. taka postać ewidentnie promowała postawę postępową, niezbyt wtedy pasującą do tradycyjnych amerykańskich ról społecznych. Ale w żaden sposób nie przeszkadzało to w odbiorze filmu, a postać ta stała się integralną częścią ponadczasowego dzieła kinematografii, od 40 lat ubóstwianego przez miliony fanów na całym świecie. Autor zdaje się tu sugerować, że zamieszczenie postaci kobiecej w tekście kultury z późnych lat 70. jest jakimś wyjątkowym, przełomowym i niezwykle progresywnym posunięciem. No, no cóż, o ile do pewnego stopnia jest to prawda, o tyle w latach 70. ukazało się sporo superprodukcji z kobietami w rolach pierwszoplanowych. Wiele z nich do dzisiaj pozostaje klasykami niewiele mniejszymi od Nowej Nadziei, a które prezentowały swoje bohaterki w znacznie poważniejszym świetle. Bardzo lubię leje, nie zrozumcie mnie źle, ale nie ma co ukrywać. I funkcja w pierwszym filmie z klasycznej trylogii sprowadza się głównie do bycia damą w opałach. W kolejnych jest już z tym nieco lepiej, choć też. Yy, różnie. Tymczasem, Kerry, Briana de Palmy i obcy Ridley Jaskota stawiały swoje bohaterki w samym centrum narracji, a w dodatku ten pierwszy film był jedną wielką metaforą miesiączki, jako symbolicznego wejścia w dorosłość, a ten drugi opowiadał o walce osamotnionej kobiety z przerażającym falicznym monstrum, więc. Yy. Trochę trudno się upierać, że gwiezdne wojny były jakoś wybitnie postępowe czy rewolucyjne. Nawet w samym wymiarze kina. A tym bardziej w szerszej kulturze popularnej. Komiksowa Wonder Woman istniała od lat 40. -tych. Główna bohaterka słynnego cyklu opowiadań o robotach autorstwa Izaaka Asimowa, dr Susan Calvin, też zagościła na kartach książek i magazynów literackich w latach 40. -tych. Jasne, nikt nie upiera się, że było idealnie, ale gwiezdne wojny nie tyle przecierały nowy szlak czy wybijały się na awangardę feminizmu, tylko raczej wpasowywały się w ówczesne trendy i to w raczej dość zachowawczy sposób. A, i byłbym zapomniał. Autor mówiąc o sytuacji kobiet w mediach z lat 70. ilustruje swoją wypowiedź grafiką z lat 50. Ha! Na krytykę ze strony fanów oznajmiono, że jeśli komuś film się nie podoba, to dlatego że pewnie boi się silnych postaci kobiecych a widzowie zwykle nie lubią, gdy z wyższością się ich poucza, zwłaszcza w miejscu, w którym oczekiwali rozrywki. Zatrzymajmy się tu na moment. Autor na poparcie swoich słów przywołuje nagłówek artykułu z Indiewire, a zatrzymywanie się na nagłówkach w trakcie analizy kultury popularnej to nigdy nie jest dobry pomysł. Przyjrzyjmy się, co tak naprawdę powiedział Abrams. Gwiezdne wojny to wielka galaktyka, w której można doszukać się niemal wszystkiego, czego zechcesz. Jeśli ktoś czuje się zagrożony ze strony kobiet i odczuwa potrzebę rzucenia się do walki z nimi, prawdopodobnie znajdzie sobie wroga w gwiezdnych wojnach. Da się pewnie spojrzeć na pierwszy film George'a i uznać, że Leia jest zbyt pyskata albo zatwarta. Każdy, kto chce znaleźć jakiś problem z czymkolwiek, może go znaleźć. Internet jest stworzony do takich rzeczy. A zatem Abrams nie obraził fanów ani cokolwiek w tym rodzaju, a powiedział jedynie, że jeśli ktoś chce się czegoś czepić w gwiezdnych wojnach, to będzie się czepiał i tak. Co jest w sumie słusznym założeniem, czego dobrym przykładem jest ten materiał, który właśnie omawiam. Drobna uwaga na przyszłość. Zazwyczaj nagłówki są umyślnie pisane po to, by sprowokować ludzi do kliknięcia w nie, nie po to, by przedstawić o czym tak naprawdę opowiada dany artykuł. Wszystko to poskutkowało ciągnącą się do dziś falą krytyki ostatniego Jedi oraz bojkotem kolejnego filmu przez fanów, co przyczyniło się do jego porażki finansowej i straty dla Disneya. Kolejna sprawa. Często słyszymy, że Solo marnie poradził sobie w kinach właśnie z powodu bojkotu fanów rozczarowanych ostatnim Jedi, ale czy są na to jakieś wiarygodne dowody? To czy dany film odniesie sukces albo poniesie porażkę jest rezultatem wielu nakładających się na siebie czynników. Pamiętajmy, że Solo powstawał w wielkich bólach. W trakcie prac nad filmem zmieniała się jego ekipa produkcyjna. Był kilka razy przemontowywany, jego premiera była przesuwana i na długi czas utkwił w postprodukcji. Wszystko to sprawiło, że jego kampania marketingowa nie była zbyt widoczna. Bo ciężko zaplanować racjonalną kampanię marketingową, jeśli nie wiadomo, kiedy właściwie film będzie gotowy. Jakby tego było mało, Disney wypuścił w międzyczasie nowy film o Mary Poppins i to właśnie ten obraz dostał największy zastrzyk pieniędzy na marketing. Oprócz Mary Poppins, Solo musiał się jeszcze również mierzyć z Avengers: Wojna bez granic oraz drugim Deadpoolem. W rezultacie dostaliśmy nie najlepszy film, o którym słyszało mniej osób niż o filmach. Z głównej serii, który w sumie niespecjalnie kogokolwiek interesował, bo w kinie leciała jeszcze Wojna Bez Granic. Gdybym miał zgadywać, to uznałbym, że właśnie ta kombinacja czynników spowodowała porażkę finansową Solo. Poza tym czegoś tu nie rozumiem. Jeśli fani Gwiezdnych Wojen byli wkurzeni na feminizm w Ostatnim Jedi, to chyba tym bardziej powinni zagłosować portfelem na film o Hanie Solo, największym kapitanie testosteronie w odległej galaktyce. Czego skutkiem było odwołanie niektórych kolejnych filmów i zwolnienie reżysera Ostatniego Jedi. Ryan Johnson nie został zwolniony. Wręcz przeciwnie, dostał coś na kształt awansu i obecnie pracuje nad kolejną trylogią filmów rozgrywających się w świecie Gwiezdnych Wojen. O ile mi wiadomo, nie podano żadnych oficjalnych przyczyn, dla których nie będzie reżyserował dziewiątego epizodu, ale podejrzewam, że jeśli ktoś ma do zaplanowania od podstaw całą nową trylogię, to musi skupić się głównie na tym. Podobne zjawiska, masowo zniechęcające odbiorców poprzez wpychanie im na siłę poprawności politycznej, można znaleźć też w komiksach Marvela. I nie mówię tutaj o samym fakcie dawania klasycznym bohaterom nowych tożsamości, gdyż to samo w sobie mogłoby przecież być ciekawym sposobem na opowiedzenie nowych historii. Mówię tu o zjawiskach takich jak na przykład otwarte oznajmianie już na samej okładce, że superbohaterka będzie promowała feminizm, lub na tym, że w odpowiedzi na negatywną reakcję fanów na to, że nowym torem jest kobieta, w jednym z kolejnych komiksów pojawia się złoczyńca oburzony na to, że nowym torem jest kobieta. Okej, okay, odpakujmy to krok po kroku. Zacznijmy od Mockingbird. Pamiętacie co mówiłem wcześniej o nagłówkach? Dokładnie ten sam proces zachodzi w przypadku okładek komiksowych. Mają one zachęcić do sięgnięcia podany tytuł, na wszelkie możliwe sposoby. Dziesiąty z kolei napakowany superbohater na tle wybuchu po prostu zniknie w zalewie innych napakowanych superbohaterów na tle wybuchu. Okładka, która ciekawi, prowokuje, może nawet drażni, może nawet trochę obraża, to okładka komiksu, o którym będzie się mówiło, co przełoży się na jego sprzedawalność. Czy to tania zagrywka? Pewnie tak, ale w żadnym razie nie jest to zagrywka nowa. Już w latach 50. i 60. komiksy miały absurdalne, często kompletnie zwariowane okładki, właśnie po to, by zachęcić czytelników do zakupu. Autor filmiku, oburzając się na okładkę, na której postać nosi koszulkę z ironicznym, feminizującym hasłem, postępuje dokładnie tak, jak chce od niego wydawnictwo Marvel. Głośno o tym mówi i tym samym zapewnia komiksowi reklamę. Inna sprawa, że komiks o feminizmie to naprawdę taka straszna rzecz, Feminizm to ruch społeczny i intelektualny o bardzo długiej tradycji, z wieloma różnymi szkłami myślowymi i bardzo bogatym dyskursem, który z pewnością może posłużyć za bazę ciekawego komiksu. Porcje komiksowi od samego początku inspirowali się różnymi nurtami politycznymi i społecznymi. Jeden z ojców komiksu Superbohaterskiego, Steve Ditko, był obiektywistą i często inspirował się tą filozofią w swoim procesie twórczym. Kapitan Ameryka od samego początku był awatarem amerykańskiego patriotyzmu. Twórca Wonder Woman wykorzystywał komiksy z tą postacią jako platformę do szerzenia ideologii pacyfistycznego matriarchatu i BDSM. Nie, nie robię sobie w tym momencie jaj. Zmierzam do tego, że koszulka ze słowem feminizm to jest naprawdę waga lekka w porównaniu z tym, co widzieliśmy i widziałyśmy do tej pory. Co do Tora. Najpierw nakreślimy kontekst. Pierwszym numerem, w którym Torem zostaje postać kobieca, jest zeszyt otwierający serię z 2014 roku. Numer piąty, w którym pojawia się postać wyśmiewająca kobiecość nowej Tor, ukazał się cztery miesiące później. Autor kanału Wojna Idei zdaje się nie wiedzieć, jak wygląda tryb wydawniczy komiksów. Otóż właściwie nigdy nie mamy do czynienia z sytuacją, gdy produkcja nowego zeszytu trwa tylko miesiąc. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że scenarzysta od razu pisze kilka numerów do przodu, najczęściej całą pierwszą historię, czyli około sześciu zeszytów, później autor rysunków pracuje nad scenariuszem i stara się wyrobić z terminami. Przeważnie jest więc tak, że wydawnictwo rusza z publikacją komiksu dopiero, gdy ma kilka gotowych numerów w zanadrzu, bo opóźnienia wydawnicze już na samym starcie nie zniechęciły czytelników do śledzenia komiksu. Dlatego to bardzo mało prawdopodobne, by w piątym numerze serii ukazał się komentarz z reakcji fanów na pierwszy numer. Bo nawet jeśli piąty numer nie był jeszcze narysowany w jakiś czas po premierze pierwszego, to scenarzysta Jason Aaron z pewnością już go napisał i oddał do redakcji do dalszych prac. A tak na marginesie, oba Żyty i wszystkie pomiędzy wydał w naszym kraju Egmont. Bardzo polecam, sympatyczna i świetnie narysowana rzecz. Wszystko to poskutkowało spadkami w dochodach firmy, a wicedyrektor działu sprzedaży Marvela otwarcie przyznał, że komiksy promujące poprawną politycznie różnorodność po prostu nie sprzedają się tak dobrze. Tak, David Gabriel istotnie coś takiego powiedział, po czym szybko odwołał te słowa, gdy wiele osób z branży uświadomiło że bredzi. Amerykański rynek komiksowy zmaga się z licznymi branżowymi problemami od czasów wielkiego krachu z lat 90., gdy Marvel zapędził się na krawędzi bankructwa, a komiksów prawie nikt nie chciał kupować, bo wydawnictwa traktowały swoich czytelników jak dojne krowy. Wiele praktyk, które doprowadziły do tamtej sytuacji, jak nieustanne kasowanie nowych tytułów, wybieranie presji na czytelnikach, by kupowali kilka serii naraz, bo inaczej nie połapią się, co się dzieje, wielkie eventy komiksowe kilka razy do roku, przesycanie rynku, wróciły w ostatnich latach. Nie oszukujmy się, gdyby wszystkie komiksy Marvela opowiadały wyłącznie o białych, heteroseksualnych mężczyznach, wydawnictwo wcale nie radziłoby sobie lepiej. Zresztą w latach 90. większość superbohaterów wyglądała mniej więcej tak, i niespecjalnie to pomogło w podbiciu sprzedaży. Podobny skutek wywołała również niedawna dość głośna reklama Gillette, w której producent maszynek do golenia otwarcie poucza swoich klientów, aby ci, jako mężczyźni, w końcu zaczęli pilnować siebie i innych mężczyzn, skończyli ze swoją toksyczną męskością i przestali być seksistami. Co, jak nie trudno się domyślić, poskutkowało dość głośnym oburzeniem klientów i bojkotem marki. Przyznam, że nie bardzo wiem, co autorowi tu przeszkadza. To, że mężczyźni nie muszą być seksistami, że stać ich na więcej, że zaczepianie nieznajomych kobiet czy generalnie bycie obleśnym dzbanem jest słabe, nie powinno mieć miejsca, to chyba całkiem niezłe przesłanie. Wiem, że ja staram się tak żyć i na widok tej reklamy moją pierwszą myślą było no tak, racja. Seksizm w przestrzeni publicznej i w miejscach pracy nadal jest ogromnym problemem społecznym. Wszystkie kobiety, z którymi rozmawiałem na ten temat, mają za sobą złe doświadczenia z mężczyznami przekraczającymi ich granice komfortu. Istnieją też liczne badania społeczne ukazujące skalę problemu. Możemy próbować coś z tym zrobić, albo możemy się wściekać na reklamy, która mówi ci tylko tyle, żebyś nie był oblechem. Analogiczne zjawiska wywołuje też ostatnia moda na zmianę koloru skóry klasycznych bohaterów, bez jakiegokolwiek względu na kontekst historyczny opowieści. Dobrze, to po kolei. Zacznijmy od tego, że Troja nie jest ani filmem historycznym, ani nawet filmem inspirowanym wydarzeniami historycznymi. To luźna adaptacja Iliady, homerickiego eposu z VIII albo VII wieku przed naszą erą, który już sam w sobie jest bardzo luźnym i ubarwionym opisem wydarzeń, które mogły albo mogły nie mieć miejsca. Z rzeczywistością historyczną Iliada ma mniej więcej tyle wspólnego co legenda o Smoku wawelskim. Sam epos nie opisuje zresztą zbyt wielu szczegółów wyglądu postaci. Istniał też zresztą liczne kontrowersje w tłumaczeniu które jeszcze mocniej zaciemniają obraz sytuacji. Warto przy tym pamiętać, że Achilles nigdy nie istniał. Jego matką była jakoby nimfa, a jestem prawie pewien, że nimfy nie istnieją w prawdziwym świecie. Okej, okay, z jednym wyjątkiem. Nawet gdyby istniał, historycznie nic nie stałoby na przeszkodzie, by był czarny, ponieważ kultura śródziemnomorska jest na tyle różnorodna etnicznie, że nie wychodzi to poza ramy prawdopodobieństwa. Nawet gdyby był czarny, nie miałoby to dla Homera żadnego znaczenia, ponieważ współczesne kategorie rasowe nie mają żadnego przełożenia na to, w jaki sposób postrzegał te sprawy antyczny pieśniarz, który też pewnie nie istniał, ale to temat na inną rozmowę. Co do czarnego Lancelota, też postaci fikcyjnej, nie historycznej, nie widzę problemu, by był grany przez aktora jakiejkolwiek narodowości w serialu, w którym spotyka się ze sobą Królewna Śnieżka, Mulan, Elza, Pinokio, Czerwony Kapturek, Robin Hood i pewnie jeszcze trzy razy więcej baśniowych postaci ze wszystkich zakątków świata. Wiecie co, zaczynam podejrzewać, że serial dawno dawno temu ma więcej wspólnego ze Szrekiem niż rekonstrukcją historyczną. Jako ciekawostkę dodam, że przynajmniej jeden z rycerzy okrągłego stołu miał czarny kolor skóry przynajmniej trzech było muzułmanami, a przynajmniej jeden był zielony miał zielonego konia. Nie wiem jak wy, ale gdyby Disney chciał zrobić o nim film, ja bym oglądał. Podobne zjawiska można znaleźć również wśród niektórych gier, usilnie przekłamujących realia epoki, w których się odbywają, dla zachowania różnorodności postaci, co raz za razem wzbudza krytykę graczy zainteresowanych wiernością historyczną. O, tak, słynna wierność historyczna serii Battlefield, za którą tak bardzo kochamy ze strzelankę. Battlefield nigdy nie był przesadnie wierny realiom historycznym. W dodatku trailer, którego fragment prezentuje autor filmiku, wyraźnie uderza w klimaty bankartów wojny, czy innych umyślnie przesadzonych wojennych filmów akcji. Mamy w nim na przykład postać z kataną na plecach, czy mechaniczną protezę ręki. Oczywiste sygnały, że gra nie ma ambicji bycia dziełem historycznym, tylko czymś w rodzaju kina eksploatacji. Skutki tego ukazuje na przykład badanie dr Helen Wu z 2014 roku, wykazujące, że w najpopularniejszych gatunkach gier komputerowych wdrażanie różnorodności na siłę negatywnie wpływa na ich sprzedaż. Nie jestem pewien, czy autor w ogóle czytał raport, którego pierwszą stronę zamieścił w swoim filmiku, bo już abstrakt dokumentu mówi nam, że sytuacja jest skomplikowana i wyjątkowo nieoczywista. Helena U odwaliła kawał naprawdę dobrej roboty, porządkując dane pod kątem gatunków gry, tego czy są częścią serii czy indywidualnymi projektami, czy istnieje wybór postaci, czy jest ona ustalona domyślnie itd. Konkluzje są złożone. U stwierdza w podsumowaniu, że w zależności od gatunku większa różnorodność płciowa i etniczna może wpływać pozytywnie albo negatywnie na sprzedaż, gry będące częścią dużych franczyz, zwykle zyskują na tym, jeśli obsada jest zróżnicowana. Grywalne postacie kobiece w RPGach pozytywnie wpływają na sprzedawalność. Wyłamują się tu strzelanki i kreacji, ale one też mają tendencję do lepszej sprzedawalności, jeśli gracz ma komfort swobodnego zaprojektowania własnej postaci. To bardzo ciekawe badanie, przeczytałem je z zainteresowaniem i zachodzę w głowę, czemu autor filmiku postanowił się na nie powołać, skoro jego konkluzję przeczą tezie, którą chce obronić. Gdybym miał zgadywać, uznałbym, że potrzebował jakiegoś odwołania do naukowego autorytetu, by uprawomocnić swoje tezy i liczył na to, że nikt nie zacznie grzebać głębiej. No, jednak niestety natrafił na mnie. Już. Bywa. W każdym razie przywoływanie badań Helenu jako dowód na poparcie tezy, że gry z kobietami i mniejszościami sprzedają się gorzej, to w najlepszym wypadku rażące uproszczenia, a w najgorszym próba manipulacji. W Stanach Zjednoczonych ludzie we wszystkich grupach wiekowych, etnicznych i zarówno po lewej, jak i po prawej stronie polityki w ogromnej większości zgodnie twierdzą, że poprawność polityczna stała się istotnym problemem w społeczeństwie. Badania, na które powołuje się autor, były od czasów ich publikacji krytykowane za wadliwą metodologię. Jedną z najbardziej rażących rzeczy jest brak definicji, czym właściwie według autorów jest polityczna poprawność. Wiele osób rozumie ten termin na wiele różnych sposobów, wiele nie rozumie go wcale. W ostatnich latach ten termin nabrał silnych, negatywnych konotacji i nie dziwi mnie, że większość osób odnosi się do niego nieufnie. Większość osób nie jest politycznie świadoma, a duża część tych, które są, zmieniła termin polityczna poprawność w jakiś upiorny fantom, którym straszy się ludzi. Tymczasem w badaniach statystycznych kluczowe jest precyzyjne zadanie pytania. W przeciwnym wypadku rezultaty mogą być bezużyteczne. Posłuszmy się eksperymentem myślowym. Gdybym stulosowym osobom zadał pytanie, czy według Pana, Pani, filateliści powinni mieć równe prawa, mogłoby się okazać, że ludzie nienawidzą zbieraczy znaczków. W tym, że jeśli ktoś określa siebie jako aktywista to naturalnie będzie angażował się w inicjatywy i kampanie promujące swoją wizję świata, oraz będzie szukał takiej pracy, gdzie będzie mógł propagować swoje poglądy na innych ludzi, na przykład w działach kadr w korporacjach, na uczelniach i w szkolnictwie, czy właśnie przy tworzeniu popkultury. Przez wiele lat, gdy narastająca poprawność polityczna była jeszcze biernie akceptowana przez niechętny jej ogół społeczeństwa, uleganie naciskom takich aktywistów zwyczajnie opłacało się produkującym popkulturę korporacjom, by uniknąć medialnej nagonki i oskarżeń o rasizm, seksizm, homofobię czy inny współczesny odpowiednik herezji, grożący marketingowym odpowiednikiem spalenia na stosie. Osoby popierające polityczną poprawność nie określają samych siebie postępowymi aktywistami. To twórcy tego badania orientacyjnie nazwali tak tę grupę demograficzną, by odróżnić ją od innych. Poza tym autor sugeruje, że mamy do czynienia z jakimś procesem przejmowania władzy przez małą grupę postępowych aktywistów, którzy metodycznie wspinają się po kolejnych szczeblach władzy, przejmują korporacje i koncerny medialne, by ostatecznie narzucić całemu światu dyktaturę jaszczurzego porządku. U totalną zakładę heteroseksualnego mężczyzny, wypuszczenie gendera z lochu tęczowej zakłady i wieczną władzę czarnoskórego lancelota z jeziora. O, o, zabijcie mnie. Dobra, zacznijmy od początku. Wciąż nie bardzo wiem, co właściwie autor uznaje za polityczną poprawność. Leksykalna definicja tego terminu brzmi w następujący sposób. Unikanie wypowiedzi lub działań, które mogłyby urazić jakąś mniejszość, na przykład etniczną, religijną lub seksualną. To nie brzmi aż tak strasznie, prawda? Można by to właściwie podsumować słowami nie bądź dupkiem dla innych ludzi. Większość znanych mi osób przyswoiła sobie te lekcje najdalej w dwunastym roku życia. Pod koniec swojego filmiku autor mówi o tym, że nie przeszkadzają mu dzieła z przesłaniem, ma jedynie problem z wdychaną na siłę propagandą. Problem polega jednak na tym, że różnica tkwi w indywidualnej wrażliwości każdego i każdej z nas. To, co dla jednej osoby będzie niestrawną propagandą, dla innej może być przejmującą, dobrze napisaną opowieścią. I na odwrót. Ludzie są od siebie różni, mają odmienne wizje świata, różne gusta i upodobania, Rozróżnienia czynione przez autora są czysto arbitralne i wynikają wyłącznie z jego wrażliwości. Co oczywiście jest przywilejem każdego i każdej z nas, więc wszystkie tego typu obserwacje są czysto subiektywne. Nie istnieje żadna możliwa do zaobserwowania granica, w którym miejscu kończy się sprawnie wplecione przesłanie, a zaczyna nachalna propaganda. Problem polega na tym, że autor kanału Wojna Idei zdaje się prezentować jakoś grubymi nićmi szytą teorię spiskową o mniejszości postępowych aktywistów trzymających za twarz całą resztę społeczeństwa. Prawda jest jednak znacznie bardziej prozaiczna. Świat się zmienia i kultura masowa odpowiada na te zmiany. Producenci, wydawcy pogodzili się już z myślą, że osoby nieheteronormatywne, niebiałe, niepełnosprawne itd. że te osoby też mają pieniądze i te pieniądze nie śmierdzą. Stąd zalew filmów, gier, komiksów i seriali, które starają się dać tym osobom jakąś reprezentację, najczęściej symboliczną i opcjonalną, ale jednak. Wiele z tych utworów jest opornych, to, to prawda, ponieważ świadomość tego, jak wygląda życie mniejszości, nadal jest niewielka i wielu twórców ma o tym nikłe pojęcie. Nie wspominając już o tym, że zdecydowana większość popkultury to i tak straszliwy kał, niezależnie od tego, czy głównym bohaterem jest biały heteroseksualny facet, czy ktokolwiek inny. Wyznam wam teraz coś bardzo osobistego. W wieku 16 lat zakochałem się w moim koledze z liceum. Już wcześniej na jakimś poziomie wiedziałem, że jestem biseksualny, ale ten incydent sprawił, że no w końcu to sobie w pełni uświadomiłem. Był to dla mnie bardzo trudny, dezorytujący okres życia i bardzo długo nie byłem w stanie poukładać się sam ze sobą. W tamtych czasach niewiele było kultury popularnej poruszającej temat biseksualności, czy w ogóle jakiejkolwiek nieheteronormatywnej seksualności. Tak jakby ten temat nie istniał. Tak jakby ludzie tacy jak ja nie istnieli, albo nie było dla nich miejsca ani fikcji, ani w rzeczywistości. To było jak dryfowanie na kruchej trakcie pośrodku Wielkiego Oceanu. Gdy, gdy patrzę na dzisiejszą kulturę popularną, widzę, że jest lepiej. Nie jest idealnie w żadnym razie, ale dzisiejszy biseksualny nastolatek, albo trans nastolatek, albo homoseksualny nastolatek, albo nastolatek na spektrum autyzmu, ma już szansę na znalezienie jakiegoś komiksu czy gry wideo, która powie mu albo jej: hej, wszystko w porządku. Nic z tobą nie jest nie tak. Na swój własny sposób jesteś częścią tego świata. Istnieją inne osoby, takie jak ty. I to wystarczy. Ten komiks czy ta gra wcale nie muszą być dziełami sztuki. Nie muszą być doskonałe. Ważne, ważne żeby istniały, żeby pozwalały dryfować nie w samotności, ale choćby na końcu bardzo długiej liny. Dla, dla wielu może to być dosłownie różnica między życiem i śmiercią. Okej, okay. yy, nie, nie planowałem kończyć tego materiału w aż tak dramatyczny sposób. Wspierajcie tę kulturę popularną, którą uznajecie za wartościową, czytajcie coś poza nagłówkami w internecie i kwestionujcie wszystko, co usłyszycie. Tak, moją tubkę również. Nie będę zachęcał do subskrybowania mojego kanału czy reklamował mojego konta na Patronite. Choć oczywiście nie będę protestował, jeśli ktoś zdecyduje się na subskrypcję jednego albo drugiego. Nie planuję kolejnych tego typu analiz, już ta jedna była dostatecznie wyczerpująca i wiem, że to nie dla mnie. Nie spodziewałem się, że w trakcie 7 minut można popełnić aż tyle błędów przy i nazwijmy to, nieuzasadnionych skrótów myślowych. W ogóle nie mam ochoty przechodzić przez to jeszcze raz. Prowadzę bloga do odwiedzin, którego gorąco zachęcam, podam link w opisie. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.